bajka i hamowanie. Ale rękawiczki ma ty te. No dzisiaj szanują rzeczy, to nie tak jak dawniej. W malowniczej kotlinie górskiej nad Dunajcem leży turystyczne miasteczko Krościenko, z którego prowadzi atrakcyjna trasa na Trzy Korony. Żółty szlak prowadzi nas w górę. Zatrzymujemy się przy kapliczce wotywnej pod wezwaniem świętego Rocha, zbudowanej w XVI wieku dla odwrócenia zarazy dżumy. Wewnątrz znajduje się ołtarz w stylu chłopskiego baroku oraz figurki świętego Franciszka z Asyżu i świętego Dominika. Kamienista droga pnie się w górę. Docieramy na odkryty stok z pięknym widokiem na Krościenko. Widać dominujący kościół. Dalej w tle lesiste grzbiety Beskidów oraz część Doliny Dunajca. Natomiast z prawej strony, u stóp pasma Radziejowej, leży Szczawnica. Jest ciepło. Towarzyszy nam śpiew ptaków. Pachnie majowa zieleń. Na rozstaju szlaków stoi góralka serwująca kompot i oscypki. Trochę wytchnienia daje nam odcinek trasy wiodący przez malowniczą polanę Wyrobek, na której występuje 27 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. Przez podmokłą łąkę płynie Pieniński Potok, z którego niegdyś noszono wodę na górę zamkową. Jest tu też kamień upamiętniający nagłą śmierć Gajowego z Pienińskiego Parku Narodowego, Wojciecha Regieca. Żółty szlak zamieniamy na niebieski i znów zagłębiamy się w pachnący las. Leśna ścieżka biegnie raz w górę, to znów w dół, prowadząc nas na zamkową górę, na której znajdują się pozostałości zamku Pienińskiego. Prawdopodobnie został on zbudowany przez Bolesława Wstydliwego dla swej żony Kingi. Podania mówią, że podczas najazdu Tatarów schroniła się tu ona wraz z duchowieństwem. Są to najwyżej położone w Polsce średniowieczne ruiny zamkowe. W 1904 roku na górze została wykuta sztuczna grota, w której ustawiono figurkę świętej Kingi. Wreszcie, po trudnym końcowym podejściu, jesteśmy na wysokości 799 metrów nad poziomem morza. Prawdopodobnie zamek został zbudowany przez węgierskie wojska. Podobne budowle można spotkać na terenach dawnych Węgier. Natomiast nie ma on odpowiednika na ziemiach polskich. Ostry, otoczony przepaściami wierzchołek góry, stanowi wspaniały punkt widokowy na piękną zieleń, na pasmo Gorców i górę Lubań. Dobrze, że późno. Jak słowacki raj? I znów wędrujemy stromymi, zalesionymi stokami masywu Trzech Koron. Sapiąc z wysiłku, pokonujemy kolejne strome, męczące podejście, by za chwilę znaleźć się na polanie Kosarzyskiej, 824 metry nad poziomem morza, na której można spotkać najrzadszego motyla Pienińskiego, pięknego niepylaka Apollo.
dom letniskowy. Stąd już bardzo blisko jest do najwyższego szczytu Pienin Właściwych, Trzech Koron, początkowo zwanych Górą Koronną. W jej skład wchodzi 5 wapiennych turni, w tym płaska skała, tak zwana Grubokaśka, i pańska skała, tak zwana Kudłato Maryśka. Naszym celem jest wejście na najwyższą turnię Okrąglicę, 982 metry nad poziom morza. Zanim wejdziemy na sam wierzchołek Okrąglicy, odpoczywamy chwilę, czekając na wyjściówki. Z uwagi na to, że sam szczyt zajmuje małą przestrzeń, około 4 metrów kwadratowych, turyści wpuszczani są małymi grupkami. Na platformę widokową prowadzi nas kilkudziesięciometrowa metalowa kładka. I oto pierwsza odsłona. Zza skał i drzew ukazuje się nam tylko fragment tego wspaniałego widoku, który mamy nadzieję zobaczyć ze szczytu. To jest pozostałość czerwonego klasztoru Kartuzów, o którym Państwu opowiadałem w autokarze. Tutaj go ładnie widzimy z góry. No oczywiście w dole Dunaju. I wreszcie otwiera się przed nami przepiękna panorama obejmująca Dunajec, Sromowce, Czerwony Klasztor, Pieniny, Magurę Spiską. Nisko zawieszone nad górami chmury dodają uroku, ale też grożą deszczem. No właśnie, gdzie jest? Te żółte kwiatuszki rosnące na skałach to smagliczka skalna należąca do pienińskich endemitów. Bajkowo wręcz wyglądają, widziane z tej wysokości, ciągnące się aż po horyzont, wielkie, porośnięte lasami, strome kopce. Nad nami już tylko niebo. U naszych stóp wije się Dunajec, a my jesteśmy w miejscu, które niedawno podziwialiśmy z flisackich łodzi. Legenda mówi, że z ganku pod Okrąglicą wzlecieć miał pierwszy lotniarz, brat Cyprian z Czerwonego Klasztoru, na skonstruowanych przez siebie skrzydłach. Pogoda nam się popsuła. Co prawda z dużej chmury mały deszcz, ale musimy uważać, bo zrobiło się bardzo ślisko. Po skalnych wrażeniach wyniesionych ze szczytowej partii Trzech Koron, ścieżką przez las wędrujemy na przełęcz Szopka, jedną z najpiękniejszych polan pienińskich. Łąki polany należą do najbogatszych zbiorowisk roślinnych w Polsce. Na 1 metrze kwadratowym występuje tu 30, a nawet 40 gatunków roślin kwiatowych. Po paru minutach jesteśmy już w Dolinie Pienińskiego Potoku, a chwilę potem na rozstaju szlaków, skąd jedna grupa podąża na Sokolicę, a pozostali wracają do Szczawnicy.